Cześć, witam was w ten piękny dzień heksymalista. Powiem wam taką rzecz, że bycie tak na bieżąco z krypto, nawet już nie z całym, tylko z jednym ekosystemem, to naprawdę może być praca na cały etat. Naprawdę każdego dnia może to pochłonąć wiele godzin. Ja robię tak, że każdego wieczoru, jak już leżę w łóżku, już przed samym zaśnięciem, jeszcze spojrzę w telefon, tak 15 minut sobie czytam, takie finalne, ostatecznie podsumowanie dnia, wiadomości z Telegrama od kolegów, co tam jeszcze się dzieje i tak sobie w głowie zamykam wtedy ten dzień, też planując, co będę robił dnia kolejnego. I de facto na dzisiaj miałem w planie inny materiał, omówić pewien projekt, ale do tego może przejdę jutro lub w dniach kolejnych. Nie jest to ważne, bo dzisiaj jest dużo ciekawsza rzecz. Zamknąłem ten dzień, tak, w głowie, takim naprawdę spokojem, nie? Telefon wyczyszczony z wiadomości, jestem updated, tak uważam, idę spać. I już dawno nie miałem takiego poranku jak dzisiaj, że budzę się rano, patrzę w telefon i tak, 100 powiadomień na Twitterze. Kilkadziesiąt też set na Telegramie, już nawet nie wiem ile. I co ciekawsze, 4 wiadomości prywatne, SMS-y od znajomych, z czego 2 już w nocy do mnie zleciały. Ja też mam znajomych w różnych strefach czasowych, więc jak spojrzałem w ten telefon, to pomyślałem sobie, what? Nie? Chyba Pulschain jest live. I jak zacząłem się wgrzebywać, to zobaczyłem, że tak naprawdę chodzi tylko i aż o ten testnet, tak? Tak więc Ryszard wrzucił nam informację dzisiaj w nocy czasu polskiego. Też miałem taką rozkminę, że to jest pewien minus, że on najczęściej takie update'y wrzuca nocą, no bo oznacza to, że większość z nas dowie się prawdopodobnie, że sieć Pulschain ruszyła, kiedy na przykład obudzimy się rano, tak? Już z 5-godzinnym na przykład opóźnieniem. Może to nie ma znaczenia, a może ma. Ja bardzo chciałbym być na bieżąco od pierwszych minut. Po prostu tak długo o tym myślę, że fajnie byłoby widzieć, jak to się od samego początku kształtuje. Tak więc dzisiaj w nocy Ryszard napisał testnet sieci Pulschain, finalny testnet jest już uruchomiony na publicznym adresie. I teraz, co ciekawe jest w tym wpisie, no bo oczywiście Ryszard nas informował już wielokrotnie, były te przesunięcia i tak dalej, więc jakby mamy w głowie to, że mimo, że tak napisał, to jeszcze można, prawda, mieć wątpliwości. Ale bardzo mnie to interesuje, że po raz pierwszy z taką pewnością wyraził się, że jest to finałowy testnet i mainnet może ruszyć w każdym momencie. Dla mnie jest to taka informacja spekulacyjna, tak? Ja od dłuższego czasu podejrzewałem i podejrzewam, że być może tutaj nie było tak dużo prac jeszcze do wykonania, tak? Prac wykończeniowych na Pulschainie, jak po prostu oczekiwanie na troszkę lepszy moment. I kiedy startował testnet pierwszy, drugi, tak, to Ryszard zawsze zostawiał tą furtkę, że no przecież mogą być błędy. Prawdopodobnie będzie konieczny jeszcze jeden. A teraz o dziwo pisze, że to już jest finałowy, tak jakby był już przekonany, że mainnet jest, że już nie będzie błędów, tak? Że już możemy wystartować. A to z kolei też mi się łączy z tą myślą, co mówiłem wczoraj, że być może właśnie dlatego jest tak, że ten testnet już od dawna jest na tak ich fundamentach ugruntowany, że po prostu rzeczywiście mainnet naprawdę może ruszyć jutro, pojutrze, za tydzień. Ja nie spodziewam się tego dzisiaj, jutro, ale tak za tydzień, dwa, trzy to byłby fajny czas. Jeżeli wejdziemy, pożyjemy, zobaczymy, jeżeli wejdziemy sobie w ten tweet Ryszarda, to zobaczymy, podał on dokładne kordy, dokładne informacje, jak dodać, tak, tą sieć testową do MetaMaska, tutaj informacje, ale też taką informację wam powiem, jak wejdziemy sobie tutaj, w ten Block Explorer, czyli tutaj, to na samym dole możemy wejść w Add Testnet wersja trzecia, tak, także klikam to, wyskakuje mi MetaMask
I bezpośrednio z tej strony wiemy, że jest ona zaufana, ponieważ od samego Ryszarda, tak? I w ten sposób możemy szybciej dodać tą sieć do MetaMaska. Ok, MetaMask przemyślał, widzimy wszystkie informacje, pyta nas zawsze dokładnie, czytamy o co nas pyta, czy chcemy dodać tą sieć i te informacje sieci, testnet wersja trzecia, adres 942 TPLS. Wszystko się zgadza. Jeszcze pyta nas, czy chcemy przełączyć się od razu na tą sieć. Możemy przełączyć, w porządku. Ok, MetaMask się wyłączył, więc wchodzę jeszcze raz i już powinna być dostępna sieć Pulsechain, tak? Sieć testowa Pulsechain. Tak, zgadza się. Mam tutaj jednego testowego Pulsechaina, a to też jest ciekawe, ponieważ to jest jakby dowód na to, że faktycznie dostaniemy jakąś frakcję, tak, jednego właśnie Pulsechaina. Od początku było o tym powiedziane, potem jakby też były spekulacje, tak czy nie, więc z tego wynika, że każdy adres, ponieważ z tego adresu tutaj ja nie poświęciłem na Pulsechain, tak, a mimo tego coś mi tu wpadło, więc domyślam się, że każdy adres dostanie jakąś cząstkę pulsa, ponieważ taki jeden puls to jest wystarczająco, aby wykonać naprawdę bardzo dużo transakcji. Dobrze pamiętam, to z tego adresu dokonałem małego poświęcenia na PulseX. W tej chwili te tokeny nie są jeszcze widoczne, ale zobaczcie, Rysiu podał nam adres, ten oto adres na PLSX, który musimy ręcznie dodać, tak? Jest to taka rzecz, o której niektórzy, szczególnie nowicjusze na rynku, zapominają i też często właśnie jest to pytanie, prawda, że dodałem jakiś token, czy też odebrałem jakiś airdrop, jak w przypadku na przykład ostatnio Waita, ale nie dodałem na przykład, nie dodałeś tego ręcznie, więc nie widzisz, tak? Spójrzcie, na tym adresie nie mam żadnych PulseX-ów, klikam import token, wpisuję ten adres podany przez Rysia, automatycznie pokazało mi się PLSX, dodaję i pięknie. Import i widzimy, że mam tutaj jakąś ilość tych PulseX-ów oraz jednego testowego Pulsechaina. Więc super, to jest temat jeden. Na tej stronie tutaj możemy bezpośrednio śledzić szybkość transakcji, ilość transakcji, prawda? Jeszcze jeżeli jakiekolwiek błędy będziemy obserwować, też będą tu widoczne. Tak więc pamiętajmy, to jeszcze nie jest mainnet, to jeszcze nie jest tutaj doprowadzony produkt, ale jest to faza już, miejmy nadzieję, naprawdę ostateczna, nie będzie żadnych błędów, za to trzymamy wszyscy kciuki. Idąc dalej, to tak na szybko chcę jeszcze nawiązać właśnie do tokenu Wait, ponieważ widziałem, że tutaj po wczorajszym moim wpisie wiele osób pisało, że ma różne problemy. Dlatego ja sam na filmie nie mogłem odebrać tych tokenów, prawda, ponieważ nie miałem trezora. Dzisiaj rano miałem trezor, miałem wszystko i słuchajcie, odebrałem bez żadnych problemów, również z telefonu, z kilku adresów. Łącznie kosztowało mnie to naprawdę niewiele, wiecie? Na tym zdjęciu widzimy, to były trzy adresy. Tam wydałem 20 kilka dolarów, tak? A w tej chwili wartość jest 100, więc jakaś wartość dodana jest. Nawet lepsza niż się spodziewałem. Też zauważyłem, że jeżeli na jednym adresie na przykład poświęciliście na więcej niż jeden projekt, to znaczy jak wasz jeden adres jest uprawniony do odbioru większej ilości tokenów Wait, prawda, z kilku poświęceń, to też nie jest tak, że płacicie kilka razy opłatę, tylko jedną to samo, tak więc wówczas jest to jeszcze bardziej opłacalne, aby z tego adresu właśnie to pobrać. Ja miałem taką sytuację, że na jednym adresie miałem trzy takie poświęcenia, na innym tylko jedno i tu wydałem taką samą wartość kilkunastu dolarów. Tu wam wrzuciłem to właśnie zdjęcie moich części moich weightów, też ten adres i przypominam, ten adres musicie ręcznie dodać do waszego MetaMaska, aby zobaczyć te tokeny. Tutaj być może znajdę ktoś z was właśnie chyba pod tym postem, kolega Darek napisał właśnie, że zrobił wszystkie kroki, a co robi źle, ponieważ dalej wyświetla mu się informacja, aby ponownie sprawdzić tą dostępność. Zrobiłeś wszystko dobrze, tak jak ci odpisałem. Taki widok jest to właśnie to,
co oznacza, że masz już tokeny odebrane. Szczególnie tutaj na dole masz napisane odebrane, odebrane, więc pozostało ci tylko tak naprawdę nic. Tak naprawdę pozostało ci wrócić na tą stronę, kiedy wystartuje sieć Pulsechain i odebrać Midnight Bonus, który ja podejrzewam będzie kilkakrotnością tego, co odebraliśmy teraz, tak? Więc tak naprawdę dopiero wówczas wpadnie nam taka ciekawsza ilość tokenów i zobaczymy, czy będzie tego jakaś wartość, być może bardzo niewielka, ale dla mnie jest to i tak interesujące i o tym wam już wcześniej mówiłem. Jeszcze taka kolejna rzecz, napisałem wczoraj, jakie to mam szczęście, że przez przypadek na dnie tej Bessy zamieniłem bitcoiny na heksy. I tutaj w tym poście wskazałem portfel Kowalskiego, Bitcoin Phoenix i chcę wam tutaj wszystkim powiedzieć, tak może rozjaśnić, że ja to zrobiłem w taki trochę lekko żartobliwy sposób. Ja tak naprawdę bardzo szanuję obydwu tych panów. Wiem, jaki mają stosunek co do heksa, co do Pulsechaina, no zgoła inny niż ja, ale to nie jest powód, aby tutaj siebie nie szanować. Jedną z rzeczy, którą zauważyłem, że na polskim podwórku tutaj kryptowalutowym toczą się takie małe wojenki, przepychanki. Ja nie wiem po co i dlaczego, jaki w tym cel. Ja na szczęście udaje mi się póki co cały czas tak pod radarami sobie tutaj funkcjonować, działać. Ta moja twórczość jest nastawiona tylko na to, aby mówić o tym, co ja robię, tak? Pokazuję jako taki swój dziennik, do niczego nie namawiam, nie zachęcam, nie sprzedaję wam niczego, więc dlatego mam czyste sumienie zawsze, prawda? Jeżeli ktoś w jakiś sposób wykorzystał te informacje, które tu podałem, to znaczy, że w pewien sposób osiągnął to, co ja, tak, na tej próbce, no bo ja też, powtarzam, robię to, co wam tutaj pokazuje. Wiecie, co wam jeszcze powiem? Ja też mam taki stosunek do krypto jako taka właśnie dźwignia, taka odskocznia od tej rzeczywistości, od tej często szarej rzeczywistości. Sam widzę, jak dużo znajomych, dużo osób wokół mnie po prostu w pewnym momencie traciło już nadzieję, tak, na to, że swoimi tymi bardzo ograniczonymi środkami są w stanie dać jakiś impact, tak? Coś zmienić, tak? Nawet u siebie, bo po prostu czasy wiemy, jakie są ciężkie. I krypto daje tą możliwość i naprawdę jest też taki błąd myśleniowy. Dużo osób myśli, że jeżeli mają bardzo mały kapitał, to nie ma sensu. No właśnie w krypto naprawdę każdy kapitał ma sens i naprawdę małymi krokami, sukcesywnością można osiągnąć sukces. Ja też wam, może nie teraz już, bo tutaj mógłbym o tym gadać i gadać, ale w jednym z kolejnych filmów pokażę wam ten mój eksperyment, gdzie wkładam tysiaka co tydzień, jak on ładnie już wygląda, tak? Ten wystrzał na heksie, na bitcoinie spowodował, że ten portfel naprawdę ładnie spuchł. I ja wiem, oczywiście, też ktoś mi napisał, no ale 1000 tygodniowo to przecież też jest dużo. Ja już o tym mówiłem wcześniej, chyba na samym początku, kiedy was poinformowałem o tym eksperymencie, który prowadzę dla siebie, że to nie ma znaczenia. Jak masz 100 zł tygodniowo, chociaż na 100, no tam uwzględniając opłaty transakcyjne, to może jest za mało, no ale nie oszukujmy się, no to powiedzmy 250, tak? Razy 4, 1000 zł miesięcznie, naprawdę. No bezdomny jest w stanie uzbierać tyle z puszek i zainwestować, jeżeli tylko miałby nośnik, czyli komputer. Więc tutaj no, to nie ma wymówek, nie ma tego, że ktoś kogoś na coś nie stać. Każdy dostaje te same szanse i te same narzędzia. I oczywiście są osoby, nie wiem, może pan Bitcoin Phoenix, nie znam go, być może obraca takimi milionami już dolarów, że dla niego inwestycja tych milionów w taki produkt Ryszarda, mimo że potencjalnie mógłby wiele x-ów zrobić, to jednak jest to zbyt ryzykowne. Jasne, absolutnie, prawdopodobnie tak samo bym pomyślał i nie wrzuciłbym kilku milionów w projekt Ryszarda, ale tu cały czas rozchodzi się o zarządzanie ryzykiem i o lokowanie kapitału, cząstek tego kapitału, tak, w różne miejsca, nawet w świecie krypto. Ja wiem, że jak mamy wszystko w krypto, w różnych krypto, no to tu też, no to taka nie do końca dywersyfikacja, prawda? Bardzo się cieszę, jeżeli widzę, że korzysta z tej wiedzy, którą przekazuję, korzystają osoby, które naprawdę po prostu nie są jeszcze zamożne, ale
mają chęć, mają ambicje i w ten sposób mogą, tak, mogą powoli budować swój portfel, wchodząc w Bitcoina, w Ethereum teraz, to na tym oni naprawdę, no, nie pomnożą tego majątku tak w kilka lat do takich poziomów, aby dokonać jakiejś zmiany. Na takim heksie, dla przykładu, jest, było, nadal jest to możliwe. No wiadomo, jest rzeczą oczywistą, że Hex wypompował nam 5x w ciągu 2 miesięcy, no to z każdym kolejnym poziomem cenowym jest coraz bardziej ryzykowne, coraz mniej prawdopodobne, że to jeszcze wybije, prawda? W tej chwili ta sytuacja jest to oczywiście tak zwane to FOMO, nie lubię tego słowa, no ale ono chyba właśnie to ono oznacza, to prawda, że po prostu jest wydarzenie i każdy jest taki podekscytowany i dlatego też cena rośnie. Też jak patrzę tutaj na komentarze, widziałem gdzieś: odpowiednie działania dają świetny efekt, jasne, my to wszyscy mamy farta. No ja tak samo jak Krypto Kamigadze kiedyś mówił, ja wam naprawdę mogę to samo powiedzieć, że ja mam szczęście całe życie, nie? Wszystko co robię i też właśnie dlatego mam nadzieję, że tutaj, że Krypto ten żart zrozumiał. To oczywiście był tutaj żart z mojej strony, że chyba urodzeni w czepku, co nie? Całe życie na farcie, bez kursów i tak dalej. Bo jest tyle specjalistów, kryptospecjalistów, pseudo, nawiasem mówiąc, którzy sprzedają wiedzę, monetyzują to wszystko. Ale wiecie co? Jeszcze wam może o tym coś powiem. Bo też tak często krytykujemy te osoby, które właśnie monetyzują tą swoją wiedzę. Ja nie mam z nimi problemu, szczerze, nie? Wydaje mi się, że ktoś rzeczywiście robi coś w dobrej wierze i sprzedaje to, to nie ma w tym nic złego. Po prostu Polacy tak mają, że nie lubią, kiedy coś im się sprzedaje, nie? Jak zauważasz, że coś, ktoś chce zarobić na tobie, to już jesteś sfrustrowany, no ale przecież tak nie powinno być. Ktoś poświęca swój czas, energię, oddaje część swojej wartości intelektualnej i oczekuje za to pewnego wynagrodzenia, to nie ma w tym nic dziwnego ani złego. I jakby być może w tej branży krypto jest to takie najbardziej takie wrażliwe, no bo jednak cały czas mówimy, że no to skoro on jest taki inteligentny i ma taką wiedzę, to czemu po prostu tylko na tym nie zarabia? No bo przecież mógłby, nie? To samo, co sprzedaje, może przekładać na swoje. I ja wiem, to brzmi tak rozsądnie. Odnosząc się do innych branż, jest dużo łatwiej to wytłumaczyć. Na przykład, jak moja żona czasami ogląda bardzo często różne też właśnie webinary na temat dzieci, i tam też specjalistki od wychowania, co robić tak czy inaczej. I one też tam sprzedają swoje jakieś książki. No i poniekąd nie widzę w tym jakby nic złego, bo ta osoba jakby nie ma innej możliwości monetyzować tej wiedzy, prawda? Lub ma bardziej ograniczone. W krypto jest to łatwiejsze, no bo rzeczywiście możemy po prostu poczynić działania. No widzę, większość z was wie, że tutaj właśnie było to żartobliwie, że szczęście ma znaczenie w życiu, ale szczęściu trzeba pomóc, szczęście sprzyja lepszym i taka jest prawda. Większość ludzi woli patrzeć z boku, woli nie wykonać ruchu. Jak taki tweet jest, taki mem chodzi, wiecie, ten dziadek z kawą, taki biały włosy, siedzi przy laptopie i patrzy i mówi: wow, razy 10, mogłem kupić. I to jest pozycja naprawdę większości. Dobra, słuchajcie, myślę, że pogadałem sobie trochę. Mam w głowie jeszcze kilka tematów. Ostrzegałem was, że będzie mnie więcej na YouTubie. Mam teraz więcej czasu i będę rozwijał kolejne tematy. Szczególnie kiedy Pulszczeń wystartuje, to naprawdę będę miał o czym mówić. Dam wam mały spoiler. W kolejnym filmie pogadamy na temat tokenu, który wychodzi spod ręki twórcy tokena Texan. Mamy kolejne poświęcenie. Pogadamy o tym, co o tym myślę, czy jest to ciekawe, czy nie. A wiem, jeszcze chciałem zobaczyć, jak tam Bitek. Powiem wam, że wczorajsze tutaj działania Fedu mnie rozczarowały. Tak żartowałem właśnie, że jestem rozczarowany, ponieważ spodziewałem się, że chociaż
wybijemy te 30 tysięcy, tam założymy sobie shorty od 30, a niestety mi ani jednego shorta nie wbiło, no bo takiej mocy tam nie doświadczyliśmy, podeszliśmy pod 29 i nic więcej, a teraz idziemy w dół. Ostatnie spojrzenie na cenę heksa, bo tutaj naprawdę teraz jest dynamicznie, wow, spójrzcie na to, nie? Czerwono, 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 heks plus 22%. Podbijamy już pod 13 centów. Z jednej strony ciekaw jestem, co jest teraz w głowie wszystkich tych, którzy cały czas naśmiewali się z nas. Również ze mnie, ja wiele razy słyszałem to, że należy, że trzeba być kretynem, aby nazwać swój kanał heksymalista, aby powierzyć cokolwiek Rysiowi. Podejrzewam, że teraz takie osoby nawet na to nie patrzą, wolą to wyprzeć z swojej głowy, aby się nie dołować, chociaż już widzę, że tutaj po prostu Twitter tak zalewa nas tutaj informacjami na temat właśnie Heksa, Pulszczejna, że może być im ciężko. Myślę, że może łatwiej im będzie teraz wyłączyć komputer na tydzień, może na tym najlepiej wyjdą. Zobaczcie na to, że ten tweet od Rysia w 10 godzin dostał 420 tysięcy osób go widziało. Twitter też działa w ten sposób, że czym więcej jakaś fraza jest tagowana, to po prostu jest jeszcze mocniej promowana i w ten sposób jeszcze więcej osób o tym się dowiaduje. I bardzo dobrze. Heks w ciągu 2 miesięcy zrobił już ponad 6x. Z tym was zostawiam. Dzięki. Na razie. Cześć.